Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jutro wielki dzień, czyli Minecon, na którym główną atrakcją będą szczegóły na temat wersji 1.14. Oraz przede wszystkim odbędzie się głosowanie na moba, jednego spośród czterech, które będą miały pojawić się oficjalnie w grze. W ostatnich czterech dniach otrzymaliśmy garstkę koncepcyjnych informacji, które miały na celu pomóc nam w podjęciu decyzji odnośnie tego, na jakiego moba oddać swój głos. Dlatego też postanowiłem przygotować dla was ten zbiorczy film, w którym przedstawię wam najważniejsze informacje o każdym z mobów. A na koniec poproszę was o oddanie w ankiecie wstępnego głosu, aby zobaczyć, na co moi widzowie oddadzą najwięcej swoich głosów. Tak więc jeśli materiał wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz z opinią o mobach oraz suba i dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Przede wszystkim zapraszam was też jutro na live z Minecona, który odbędzie się o godzinie 17. Mam nadzieję, że wpadniecie i razem sobie go obejrzymy. Link oczywiście do wydarzenia macie w opisie, a teraz życzę wam wszystkim miłego oglądania. Mobem A jest potwór oceanicznych głębin. Występować ma na głębokich wodach, a atakować będzie za pomocą swojej długiej językomackiej, którą będzie nas chwytał i wciągał pod wodę, aby pozbawić nas życia. Tym mobem zainteresować się mogą osoby, dla których oceaniczny świat gry jest pusty, a chcieliby więcej wrogich potworów. Mobem B będzie potwór nocnych przestworzy. Jest to zdecydowanie najoryginalniejszy mob z tego zestawienia, gdyż pojawiać ma się po wielu nieprzespanych nocach, bardzo wysoko nad naszymi głowami. Atakować będzie w grupach, podlatując do gracza i go atakując. Tym zaś mobem zainteresować się mogą osoby, które chciałyby wrogiego potwora, który będzie mobem latającym. Jego obecność w grze spowodowałaby, że łóżko i łuk z pewnością stałyby się obowiązkowym elementem wyposażenia naszego ekwipunku. Mobem C ma być zaś wielki głód. Ma się kamuflować w ziemi i zjadać przedmioty i moby, które wpadną w jego pysk. Jeśli ma się kamuflować, to zapewne będzie barwy zielonej, aby się wtopić w trawiastą kolorystykę. Moglibyśmy go wykorzystać do dodawania prawdopodobnie normalnie niedostępnych zaklęć oraz do usuwania niepotrzebnych z naszych narzędzi, czy też zbroi. Zwolennikami tej propozycji będą osoby, które wolałyby, aby nowy mob nie był agresywny w stosunku do gracza, a byłby przydatny w zaklinaniu. No i mobem D okazuje się być mistrzowski Blaze. Składa się z części ciała, które wyglądają jak tarcze, których używa do swojej obrony. Atakować ma nas swoją ognistą falą uderzeniową, a ciekawostką jest to, że spawnować może obok siebie Blazy. Myślę, że przemycając tego moba do normalnego świata, będziemy mogli robić farmy Blazów, gdzie tylko będziemy chcieli. Ten mob raczej będzie dla osób, które chciałyby, aby w Netherze pojawiło się więcej wrogich mobów. Więc tak prezentuje się zestawienie tych czterech mobów. Niestety tylko jeden z nich pojawi się w grze. Dlaczego? Nie mam pojęcia. To jest logika Mojang. Już jutro w godzinach od 17 do 18 na Mineconie będziemy głosować na naszego faworyta. A na co wy zagłosujecie? Oddajcie wstępny głos w ankiecie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, że główny głos oddacie dopiero jutro. Ten w ankiecie jest tylko z ciekawości, aby zobaczyć, który mob odpowiada większości oglądających ten film. Ja jeszcze wam nie zdradzę, na co oddam swój głos. Będziecie musieli być obecni na streamie, gdyż dopiero wtedy się dowiecie, co jest moim faworytem. Tak więc ja wam dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że wam się podobało i nie będziecie mieli przede wszystkim problemów z wybraniem swojego ulubionego moba, który pojawi się w grze w przyszłości. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i cześć!